Siema, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku odbiorę sobie kolejną nową postać. Będzie to oczywiście Larry, bo jest już dostępny w grze. Na początku jeszcze zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Oglądajcie też oczywiście odcinek do końca, bo wiadomo, w tym odcinku będzie hasło, które pozwoli wam odebrać skina. Ale o tym będzie troszkę później w odcinku, bo też są małe zmiany. Zmieniamy, że tak powiem, formę, ale tak mówię, o tym powiem w dalszej części odcinka. Ogólnie miałem też czekać na pasa, ale tak szczerze nie chce mi się tutaj 2 godziny jeszcze czekać, żeby kupić nowego pasa na odcinku i w ogóle. Wiadomo, też bym wtedy troszkę więcej ulepszył tą nową postać, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Po prostu sobie nagramy tutaj odbieranie tej postaci, a jeżeli chcecie zobaczyć odcinek, jak wbijam tego Larego na 30 rank na 1000 pucharów, to oczywiście zostawcie dużą łapę w górę, jeżeli będzie fajna aktywność i spoko właśnie tutaj będzie to wyglądało, to myślę, że uda się dobić. Wiadomo, jest to naprawdę mega mocna postać, także myślę, że też z tym problemem by nie było. Także łapa w górę, widzowie, a ja już tutaj myślę, przechodzę do odbierania, no bo co mi tutaj pozostało? Potrzebujemy 925 kredytów. Jak widzieliście, ja tutaj w pasie mam za 25 poziom możliwość odblokowania w sumie tej postaci, no albo kredyty, albo postać, no ale ja wybiorę postać, bo nie mam, myślę, co tutaj tych kredytów brać za darmo, także na pewno klikamy, no i mamy już nową postać odblokowaną. Larry oczywiście epicki, dlatego tych punktów nie trzeba dużo. Te kredyty, z tego co wiem, to i tak chyba odbierze tutaj wszystkie, także ja tego nie będę odbierał, zobaczmy co mamy w sklepie. Okej, mamy monety, oj, co tu się stało, mamy monety, dobra. Mamy punkty mocy, ale niestety nie mam gemów na to. Także sobie po prostu to odpuścimy, wybierzmy Larego, dobra. Przejdźmy do ulepszenia, mało golda mam, ale punktów trochę jest. Wiadomo, po nowym pasie, którego oczywiście kupię, będzie wyższy level, no bo brakuje tutaj golda, punkty by wystarczyły. Mamy 8 level, także myślę, że i tak nie najgorzej. No niestety tego tutaj nie pokupujemy, gadżetów też, gearsów w sumie, gearsów i gadżetów nie pokupujemy, ale na razie wiadomo, zerowe puchary, można tutaj przymknąć oko na to. Po nowym sezonie sobie wszystko tutaj poodbieram, pokupuję, poulepszam, no i jeżeli będzie dużo łapek, no to wbiję oczywiście tą postać na 30 rank. Będzie to w sumie kolejna postać, na razie przejdźmy tutaj do wybrania, dobra, mamy wybrane. Przejdźmy sobie, myślę, na Brawlbola, ale jeszcze przed tym powiem wam teraz o zmianach, które tutaj wprowadziłem, że tak powiem, jeżeli chodzi o wygrywanie skinów. Hasło w odcinku nadal zostaje ukryte, tak jak to było do tej pory, tylko zmieniam po prostu platformę, gdzie musicie do mnie napisać to hasło. Wystarczy, że pierwsi po prostu hasło wpiszecie w komentarzu, ja wam oczywiście tego skina przekażę, kto pierwszy będzie w komentarzu, kto mi się wyświetli jako właśnie pierwszy, że napisał dobrze hasło, zgadł, wszystko git, ten dostanie skina. Był na razie Discord, ale z tym Discordem jest za dużo problemów. Ja tam popróbowałem w ustawieniach powyłączać te różne opcje, żeby każdy mógł do mnie pisać. Niestety to nie działa. Niektórzy po prostu w komentarzach piszą, że nie mogą napisać. Niektórzy na maila wysyłają. Niektórzy po prostu jeszcze tam na TikToku widziałem, próbują pisać. Dlatego po prostu zmieniamy to. Wystarczy, że hasło podacie tutaj jako pierwsi w komentarzu, ja się oczywiście z wami skontaktuję. Też oczywiście musicie mieć Discorda, bo finalnie będziemy musieli jakoś się tutaj dogadać, gdzie wam tego skina podesłać, ale to myślę, że już nie będzie problemem. Także co, oczywiście hasło w tym odcinku jest ukryte, szukajcie dokładnie literek, a ja już przejdę do pierwszej gierki właśnie tą nową postacią. Nie, jeszcze nie grałem, wiadomo, no nie kupiłem tej postaci przedpremierowo, dopiero teraz ją tutaj mamy, zagramy sobie Brawlbola, żeby po prostu dorobić sobie tą misję. Tutaj dwie w sumie gry musimy wygrać, a da nam to coś? Okej, da nam Star Dropa, także spoko, lećmy sobie. Zacznijmy sobie pierwszą gierkę. Właśnie ogólnie tło pozmieniane wszystko. Jest w sumie godzina 8:18, jak ja to nagrywam. Także no dosyć wcześnie, chyba o 8 w ogóle ta postać była dostępna, tak mi się wydaje. Jak widzicie, 3 Lary w teamie, oczywiście w enemy są jakieś boty. Ogólnie mam nadzieję, że też ta postać nie dostanie jeszcze nerfa, bo to by było naprawdę słabe, jakby tutaj wleciał nerf, że tak powiem, zaraz po tym, po premierze oficjalnej, już nie przedpremierowo. Strzelamy pierwszą bramkę, no i mamy, bo chciałbym tą postać bić na 1000, a jeżeli dostanie nerfa, to raczej dostanie takiego nerfa, że nie będzie się tym dało grać. Chociaż kit też dostał nerfa, ale jeszcze jakoś tym kitem się da grać. Dobra, jak widzicie, no oni nie mają szans, no ale to są boty. Tutaj akurat zobaczcie, jak oni chodzą, no nie ma problemu z tą gierką. Gdzie jest piłka? Okej, mamy to, no i pierwsza gierka w sumie już tutaj ugrana. Szybko, bo tak jak mówię, boty,
Win streak jest tak, że też pucharki szybko będą leciały. 13, lecimy z kolejną gierką i odbieramy sobie też star dropa już po tej grze. Jeszcze sobie myślę, zagramy na końcu solo. Zobaczymy, czy na solo jest pełno tych larych, czy może jest coś i jakieś inne postacie są. Zazwyczaj jak nowa postać wychodzi, to po prostu są wszędzie po prostu te postacie. A zobaczymy, jak będzie tym razem. Dobra, rzucimy ulta od razu. No tutaj też chyba boty, no ten Karl to co najmniej jak bot. Dobra, może jakoś trickshotem sobie spróbujemy. No nie, dobra, mogłem nie próbować w sumie, ale chyba teraz się powinno udać. Wejść z tym, to dobra, udało się, ładnie, 1-0. Ult naładowany, więc od razu wyrzucam, nie ma co. Okej, okay, Primo poleciał. Dobra, żyjemy. No i dobra, chyba mamy gola, o ile tutaj ziomek to strzeli, a strzelił, także nice. Mamy drugą gierkę, szybko questik poszedł. Nie miałem za bardzo też postaci, żeby zrobić tą misję, więc po prostu udało się tutaj, że tak powiem, wyczekać właśnie na tą nową postać. Zerowe puchary, to wiadomo, łatwiej. Odbieramy sobie star dropa i lecimy jeszcze zagrać solo. I myślę, że to będzie na tyle epicki, mityczny. Okej, okay, widzicie, mityczny star drop. Idealnie na odcinku akurat ostatni, także zobaczmy. Ajajaj, niestety 200 punktów mocy. No, niby spoko, ale mógł jakiś skin chyba tutaj wylecieć, na przykład do Larego, bo nie wiem, czy w ogóle jest taki skin do niego. Okej, okay, nie ma w ogóle nawet tutaj zakładki. Wiem, że w tym przedpremierowym były skin, ale tutaj na razie nie ma dostępnego, także przejdźmy sobie jeszcze na solo. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Okej, okay, mamy Karla. A nie, zobaczcie, nie ma tutaj w sumie Larych, tylko ja w sumie jestem, a to ciekawe akurat. To akurat ciekawe, myślałem, że całe lobby będzie w Lary, chociaż to może też być tak, że po prostu na wyższym poziomie. No ja tu mam zerowe, no to też raczej po prostu boty daje. Ale no nie jestem pewien, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, niszczymy to, będzie szybka gierka, bo no tak jak mówię, boty, raczej boty to są. Gdzieś tam ten mój braciak, że tak powiem, poszedł i ubija kogoś. Rzucimy kolejnego, niszczymy to, ojojoj, Frank. Ale chyba sobie go porobimy, ojoj. Czy go porobimy? No, prawie zginąłem jeszcze. Dobra, nie udało się go trafić, ale ja, wiecie co, postaram się wyleczyć. Nice, tutaj braciak ładną robotę robi. Ubity, on leci już na tego broka, bo tylko on został. No i mamy wygraną gierkę. No, myślałem, że będzie tutaj więcej tych larych, niestety byłem tylko ja. Dwie ranki naraz. Zwycięska pasa, no też będzie można sobie tutaj tą zwycięską pasę trochę porobić. Mamy Larego odebranego, 8 poziom wbity. Na pasa jeszcze niestety musimy tutaj poczekać. W ogóle też możecie dać znać, czy kupujecie sobie nowego pasa. Zostawcie łapę w górę, pamiętajcie o haśle, żeby hasło napisać tutaj w komentarzu. Pierwsza osoba zgarnie za darmo skina do Barleya. Jeszcze wam pokażę, jakiego skina. Oczywiście będzie to taki chiński skin mistrz kołysania Barley, wraz z oczywiście z, czekajcie, z taką emotką, którą mamy tutaj. Taka emotka i taki skin będzie dla was za darmo, jeżeli pierwsi napiszecie hasło. To było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, do następnego odcinka, siema!